Szanowny kolego, koleżanko, zapraszam na potężny Instant Gaming po potężne gerencje totalurowe i nie tylko. Rzecz jasna, linka znajduje się poniżej w opisie. Halo, halo, dzień dobry Państwu, cześć, no Janusz z tej strony, witam Was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Warhammerowej w Bannerlordzie. Jak widać, drugi odcinek z rzędu, a to akurat dlatego, że wcześniej były dwa odcinki naraz z Polski, no i mi się tak złożyło, że na dzisiaj nie pasowało mi już żyć Polski, wobec czego bez jakiegokolwiek filmu zostawić Was nie mogłem, dlatego lecimy z Bannerlordem. No i co? Musimy obronić karawanę Joachima Carpentnera, czyli Boże, dywaniacza, tak? Bo karpet to dywan, a jak się nazywa rzemieślnik, który robi dywany? Kurwica. Ty nie wiem. Nie mam pojęcia. Możecie w komentarzu napisać, bo pewnie mi wyleci z głowy, żeby to... Boże, się wystraszyłem, jak on krzyknął! A bo ta karawana od razu ruszyła. Nie, no ludzie, spokojnie. Poczekaj, bo mi się w ogóle, wiecie co, za głośno słuchawki ustawiły, muszę je lekko ściszyć. Dobra, już jest o niebo lepiej. To tak, ucznicy tutaj, piota tam w Highgrandzie i kawaleria. O, ty w ogóle, on ma samą kawalerię. I to są, o Boże święty, konne łuki w połowie. O nie, ale to luterzy. To my ich powinniśmy, szanowni państwo, wyciąć łatwiutko, żeby ci niewygodnie siedzi. Nie mam, kurde, komfortu na streamie. No nie mam komfortu streamie na odcinku. A po streamie to, no wczorajsza kampania Mongołów, jak widzieliście, delikatnie nie wypaliła. Nie, serio, ten mod jest zarąbisty, ale nie Mongołami. Ta frakcja jest po prostu nieprzystosowana. No fakt, że my nie mamy granizonów, jest troszkę taki zbyt porąbany, więc dzisiaj zagramy znowu w tego moda, ale inną frakcją i padło na Królestwo Jerozolimskie, na Krzyżowców, bo no tam kampania Krzyżowcami jest naprawdę zarąbista. Dobra. Ała, dostałem! W ogóle temu jakiś, kurde, nie wiem, wydaje się niedołężny, coś za wolno jedzie. Musimy sobie sprawić dużo lepszego. Pewnie też dużo droższego przy okazji. O, chodź kolego. Dobrze, dostał. Dostał. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że brakuje mi tutaj krwawienia, ale przypomniałem mi się, że jest taka modyfikacja, tylko ona była dziwna, bo wiecie, jak już się to krwawienie załączy, to tak naprawdę można dosłownie uciekać i po prostu wygrać, bo ono nie przestanie być. To ono się nie zatamuje. Właśnie fajnie byłoby takie krwawienie. A może ten mod tutaj ma update? Tym musiałbym zobaczyć. Bo gdy była szansa, że się rana zatamuje, albo nie wiem, jakkolwiek dałoby się to zaleczyć w trakcie bitwy, to byłoby to spoko. Co nie? Bo pamiętam, że najlepsze to było podczas oczywiście turniejów, kiedy to już gość raz krwawił, to wystarczy uciekać i wiadomo, że jeden na jeden, no to jest luz totalny. Dobra, was panowie później przetrenuję. O, drodzy państwo, jakie łupy sympatyczne. To akurat dostanę kasę za pomoc z tą karawaną. Nie wiem ile kasy, zobaczymy. Dużo i sprzedam rzeczy. Myślę, że będzie mi stać śmiało na warsztat. Tylko pytanie, gdzie sobie kupimy? Wydaje mi się, że chciałbym w Prag, tudzież w Kislewie coś tam, coś nie coś zakupić. Co wy na to, drodzy państwo? Ja na to. Jak na lato. Godzina 22.53. Myślę, że sobie dzisiaj nagram ze 3 odcinki, włącznie z tym obecnym. Mam ochotę. Na ten moment zdradzę wam sekret. Już kiedy, wiecie, gramy tą polską, nagram do 25 odcinka, więc tam jeszcze mam 2 na zapas, zdaje się. No to wiadomo, to już jest taki troszeczkę late game. To jednak dużo przyjemniej się tego Bannerlorda nagrywa. No to, o, Prag jest bogatym miastem. Dobra, możemy kupić coś w Prag. Serio, więc jak siadam do Bannerlorda, to mam takie, o, ale fajnie, no nie? Okej, mamy owce, mamy ustkowicz i jeszcze uwecyn i tam mamy tak, żelazo i drewno. Żelazo, to jest iron? Iron, to możemy zrobić kuźnię. Możemy też zrobić, zobaczcie, coś tam z wełną, no nie? Jeńców selnijmy. A coś nie ma dobrych, wam powiem, tych towarzyszy za bardzo. Coś mi się to za bardzo nie podoba. A no i 5, poczekaj, poczekaj, na pewno to nie sprzedaje niczego fajnego, bo tak podejrzanie dużo tej kasy. Nie, strzał też musimy sobie teraz kupić, ale najpierw ten cholerny warsztat. A więc zapis i co? Bohdan. Bohdanie, posiadasz kuźnię. No to chyba mi ją sprzedasz. Peace to you. Stranger, fajny akcent. No słuchaj kolego, 23500, ok, jest droga ta kuźnia, brakuje nam dosłownie kilku groszy. No to jakaś jedna, dwie bitwy i będzie gites, chyba że weźmiemy udział, widzę, że jest turniej, w turnieju. A swoją drogą, musimy podjąć decyzję, czy będę chciał walczyć już tą szabelką, czy jakąś buławą, bo wiecie, powalczymy buławą, serio. Żeby kurde mieć fajne przebicie pancerza. Ale na ten moment, bo buławy są raczej krótkie, lęk 69, myślę, taką długą i jednoręczną buławę. To byłoby fajne, ale jako że nie ma, to będziemy walczyli szabelką, więc myślę, że wybieramy opcję, uwaga, numer 1. Zawsze można to zmiksować, to nie jest naprawdę problem. Czekaj, co mi się tu kurde podświetla, czemu dalej jest, zobaczcie, wykrzyknik. Dobra, nieważne, nieważne. No i jeszcze możemy awansować całą armię.
Całą armię? Nie, 13. Spojrzałem na to, kurde. Nieważne. Ależ Noyan jest zlagowany, coś. Motyla noga! Wrogi są fajni, więc też ich sobie zrobimy. A tu mi dawaj na pewno kolego Spearmanów, oczywiście wszystkich. Handgunnersa bierzemy. No i ciebie też. Też pisaliście w komentarzu, że handgunnersi są słabi na Bone Crusher, to jest jakaś buława. Są słabi w walce z kawalerią. Lęk, no krótka, 71. Nie lubię długie bronie, wiecie. O Boże, włócznia. O Boże, nie. O Boże, ratuj. Ratuj. Dobra. No, chodź. Dostał. Okej, okay, przebiłem włos, kurde, pada. No, dobrze. Oberwał. Ale wam powiem, teraz jest naprawdę wielce kislewicki nastrój, nie? Śnieżek pada. I drzewa iglaste, proszę bardzo. Ała, dobrywałem. To był cios, czy to był oszczep? Co to było? Coś mi trafiło mocno. Dobra. Obronił się cwaniaczek. Gardę zrobił dobrą. Dobra, ten padł. Okej, on jest niebezpieczny. To teraz tego musimy ciapnąć. Da! Obronił się. Kurczę. Ale są, wiecie, oddzielnie, w innym teamie, więc też będą walczyli przeciwko sobie, co jest dla mnie wielce na rękę. I teraz ja mogę to wykorzystać i... Żebro dźgnąć, fiutka! Ha, ha! Pelerynę ma zrąbistą, ten koleś. Taka, to wam powiem, wygląda jakby była, no nie wiem, nie z tego uniwersum, mam wrażenie. Taka magiczna jakaś się wydaje. No w sumie to jest magia, więc w zasadzie... W zasadzie mam jakąś inną broń, mam szablę. Dawaj mi tą szablę. Chodź! Chodź, kolego! No! Aj! Brakuje zasięgu. No! Padniesz, kolego. Nie odpuszczę ci. Ależ mam mocny pancerz. Bo widzieliście, trafiłem go w rękę. I mało mu zrobiłem. No nie, jednak kalamelka działa dobrze. To był w ogóle Lord, zauważyłem, Severian. Teraz 4 na 4. A i proszę, daj mi coś, czym mogę zmienić bieg bitwy. Jest, mam dobra, mam Lanciera. Okej, dostał, ale lekko. No przynajmniej jednego wyeliminujmy i powinno być zarąbiście. Bo już walcząc z kilkoma może być niebezpiecznie. Dobra, tego, bo jest osaczony. Może się nie obronić. A! Ale w ogóle bronił się do góry. Jakimś cudem, kurde, zablokował mój atak. A wydawało mi się, że ja z dołu z kolei. O! Atakowałem. 18. Za mało. Chodź, chodź. O, ale mnie trafił. Myślałem, że już tu nie sięgnie mnie, że nie zdąży. Dobra, ale za to zobaczcie, jak dostaje, kurde, kombosa ode mnie. Normalnie, no Janus, grecki wojownik. Proszę bardzo, Achilles. Operuje włócznią. Ła! Bardzo dobrze. Chodź. A, kurde. No, dobrze, dostał. Dostał, no on już jest ranny. On już jest, wam powiem, naprawdę na ostatnim paseczku HP. Też oberwał, koleżka. No, myślę, że tutaj jeden albo dwóch, no dwóch, dwóch jest na skraju upadku. Lepiej dokończyć, wykończyć. To już sprawi, że bitwa będzie przesądzona. O, o, aj! To było my bad, nie trafiłem. To się dało trafić, wiecie? Tutaj zrąbałem. No, ale na szczęście moi teammatesi... O, Wasili padł. Ogarnęli biznes. Dobra, i jest ten cholerny husarz. Chodź, kolego, chodź. Dobrze, dostał. Te skrzydła są fajne, kurczę. Wiecie, ciekawi mnie, czy można je kupić sobie. Jeden na jeden. Co, oszczepy? Czy może jakieś szabelki? O nie, glewia. Boże, pomóż! Kurwa, no nie! No wiedziałem, że to się wydarzy. Nie cierpię glewi. Znaczy, uwielbiam jednocześnie, ale to jest 50-50. To po prostu... No, no nie wiem, jaką trzeba zastosować strategię. Czy najpierw się bronić? Nie wiem, no szkoda, już bym miał, kurde. Ajajaj! A kiedy co w ogóle jednostki w prak? Zobaczmy. No niedobrze. O, weteran Spearman. Kolego, ciebie bierzemy. A nie, właśnie, jeszcze wróćmy się. Za chwilę wyjeżdżam, wyjeżdżam. Nie ma to jakiejś fajnej tej misji? Ty, bo ja w ogóle wiem, co sprzedałem. O, a nie, nie sprzedałem tego drewna. A się mam, że sprzedałem. Bo to jest za tanie wciąż. Caravan Ambush i Weapon Order. Powiem tak. To brzmi dobrze. Te misje na karawanę są fajne, bo to jest dużo kasy, duża bitwa i jeszcze kasa za nagrodę. Znaczy dużo kasy z łupów, nie? Dobra, pomogę ci, kolego. Pomogę ci, pomogę ci. Dam radę. Okej, okay, ona jest teraz tutaj. No. No i do Volksgradu. Zobaczymy od razu, czy Volksgrad nie był fajnym miejscem na przypadkiem zakupienie... tu widzę, że mamy dużo koni. Koni i drewno. Na zakup... sklepu, prawda? Workshopu. Jest w ogóle jakiś sklep, który coś produkuje z koniami? Dobra, są Raidersi. Czy nie ma?
Tak, jestem ciekawy bardzo, czy jakkolwiek mogę to spieniężyć. Dobra, no i ruszamy. Znowu oczywiście armia konna, niestety. Ale co zrobić? Ale teraz to mamy fajne wzgórze. To łucznicy tutaj, panowie. A, dwie, czterech was jest. A wy wszyscy pozostali shield wall. Ustawcie się najlepiej tutaj. No, najlepiej byłoby przy tej karawanie w ogóle. Szkoda, że mój, wiecie, teammate też leci do przodu. Bo tu im szarża by nie wyszła za bardzo, by się zblokowali przepotężnie. Jezu, wielbłądy! Kto strzeli wielbłąda? O, zabiłem gościa. Nice. Chodź, chodź. A, myślę, że głowa pójdzie. No, dobra. Wiecie, co jest, mam tu będzie siernie? Że jak jedzie, powiedzmy, cała armia wrogów, załóżmy kawalerii, i wy, i jedzie ich na przykład, nie wiem, 200. I ty jako jeden jeździec i wyjdziesz naprzeciw, to oni wszyscy ciebie skręcą, co nie? Znaczy zależy, bo chyba skręcą tak normalnie, ale jeśli, powiedzmy, no dowodzi nim jakiś dowódca, prawda, tą konkretną formacją, wtedy chyba tak się nie zachowują. Bo chodzi o to, że wiecie, możecie uratować swoją armię od szarży, przez to, że po prostu oni się na ciebie sfokusują. Nie? To jest ciekawe. Na ciebie, na tobie. Mówić nie potrafię, naprawdę. Kurde, mam czasem lepsze dni z mówieniem, czasem gorsze, serio. Nie. Dobra, chodź kolego. Chodź. O, troszkę tam widzę, że moich łuczników pokąsali tutaj panowie. Tego sobie łopatkę. No i jeszcze kilku tam niby wojuje. No chodź. Oj, mogę paść. Dobra, żyję. Żyjemy bardzo ładnie. Doskonale. W ogóle ciekawie, czy coś się wyciruszy z tym Bannerlordem. Tak a propos rozwoju, nie? No bo Taylor's Entertainment, nie wiem, czy nad jakąś kolejną grą pracują. Czy dalej Bannerlorda chcą rozwijać? No wiecie, fajnie gdyby tą grę ogólnie rozwinęli i po prostu w jakiś stopniu dodatkowo poprawili, dodali nowy content, ale no najlepiej jakby dali nowe DLC. Nowe. Ogólnie DLC, też mimo tego, że nie ma nawet starych DLC. Jakby zrobili ogniem i mieczem na Bannerlordzie, ja piskam. To byłoby rewelacyjne. To byłoby naprawdę istna rewelacja. No i teraz troszeczkę biednie mamy niestety. No dobra, niech ci będzie. Ten mój fany manewr, to jest taki, widzę, że troszeczkę chyba ze zmienioną nazwą odpowiednik konia kirgickiego, jaką ładną masz zbroję, kolego. A, pas mongolski, fajna. No i kaski mamy tyle. Dobra, pokaż mi jeszcze tą osadę. Zobaczmy sobie i możemy tutaj sprzedać rzeczy przy okazji i drewno, plus jest turniej. No to jest już bieda niestety. I tak, kolego, masz browara, ty masz ubrania, czyli len, a ty masz tanner. Co to było tannery? Skóra chyba, tak? To nie z koni przedtem było, bo to mam, wiecie, dwie wioski z końmi. To brzmi, jakby to było zarąbiście bogate i tak naprawdę zarąbiście. Dobra, sell. To jest tanie. Nie wiem, wiecie, czy to nie kupię, bo jest tak kuźnie niby, ale tutaj no troszkę mnie to korci. Przyznam, że wielce mnie to wręcz interesuje. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Jesteś fajny, jest imperium, bo kurczę, minus tego kizlewa jest taki, że nie mamy za bardzo nowych przedmiotów, a na przykład tu już bym się mógł ubrać jak imperialny ziomeczek. Nie wiem, słuchajcie, w razie czego, wiecie, Bannerlord to nie jest gra zobowiązująca. Tutaj jakby ja mogę robić co chcę. Teraz, wiecie, jestem w Kislewie, albo się dalej rozwijam. W każdej chwili możemy się przebranżowić na gościa w Imperium i mieć, nie wiem, armię muszkieterów. Nie wiem, co wy na to, ludziska? Bo jeszcze nie, wiecie, nie jestem nawet wasalem, kurczę, mogę być już najemnikiem, ale jeszcze nawet nim nie jestem. Co chcielibyście? Żebym... O, to jest ciekawe. To jest chyba do biegania, co nie? Kapitan Movement Speed, no wiecie... Chciałbym, żebym mieli damage lepszy, jednak damage jest ważniejszy, tak mi się wydaje. Dobra, dam ci leadershipa. Nie wiem, bo wiecie, mi się tym Kislewem gra przyjemnie, te klimaty północne uwielbiam. Dla mnie to jest po prostu najlepsze, co może być. Natomiast, no tak się zastanawiam, w kwestii, żeby poczuć, że gramy w modyfikację Warhammerową, a nie w Bannerlorda. No nie? Dobra, teraz tak, tannery. I 18 koła, jest tańsza, ale poczekaj, tannery. Czym się to zajmuje? Czy ja mogę tam się przejść? Wejdźmy sobie do miasta, zobaczmy jak ono w ogóle wygląda. Bo to jest ciekawe, że pokazuje, wiecie, im w tło, że są to niby stepy, ale jak już przyjdzie co do czego i wejdziemy, to stepami tego nazwać nie można. A w ogóle jest gang, jest też barber. No i tak, no i są to skóry. Na skóry wydaje mi się, że to chyba chodzi o konie. Nie wiem, no są dwie wioski z konikami. Wiecie co? Zaryzykuję i to kupię, bo po prostu no... Tylko się upewnimy, czy na pewno są aż dwie wioski. Tak. No nie, no wiecie co, za bardzo mnie to korci. Muszę to kupić. Jest to tańsze, może biedniejsze, ale po prostu zaryzykuję z YOLO. Zobaczmy przy okazji na tym modzie, ile realnie, a mogę mieć dwa. Ile realnie możemy mieć lak mózgu, drodzy państwo.
kasy z warsztatu, który dobrze działa. Pamiętam czasy pod początku Bannerlorda, kiedy było po 500, 600, 700. To było coś. Jak już potem zmienili... No nie, że jak masz 200, to jest dobrze. No to kurde, smutna buzia. Okej. Okej, bo prawdę mówiąc, tym Gizlerem, wiecie, jaki jest mocny vibe? Wygirów. Z Warbenda. Poważnie. O kurde, to było ładne. No tutaj przyznajcie, że Noyan ładnie trafił. Noyan trafił ładnie. Dobra. No bo to są takie, wiecie, mongolorusiny. Co nie? Ten Teges. Dobra, dostał. No i jeszcze jest pan Husar. Husarzy. Na Imperium, no to oni mają wszystko inne. Zupełnie jest to inna armia, całkowicie. Kurczę, nie wiem. No nie wiem. Muszę, wiecie, podjąć męską decyzję chyba. Zobaczymy, no bo, wiecie, najbardziej mnie to denerwuje, że jak tutaj chodzimy po tych miastach, to za bardzo nie widać... O nie! Dobra, idiota ten oponent. W ogóle 1 na 1, 4 graczy i każdy z glebią. Wow, ciekawie. Dostał łeb. Najbardziej mnie to, wiecie, martwi, że no niestety tutaj nie widać w sklepach nowych rzeczy. O nie. Dobra. Dostał. Ja, pizgawica. Teraz musimy to wygrać. Od razu kupię sobie kolejny warsztat. O nie, glebia. Dobra, Elena. Może jest słaba. Dobra, jest mądra. Dobra, goni ją, żeby się nie zdążyła zamachnąć. Żeby nie padła strzała w razie czego. Okej. Okay. Chodź. No, teraz jedzie tyłem do mnie. Znaczy jest do mnie tyłem. Chodź bliżej. W ogóle to coś zielonego jest bliżej, nie? Od góry ją, kurde, walnę w łeb. No, 12 damage'a. Czemu ją dźgnąłem z tej glebi? Dobrze, padła. Nice. No i zrobiliśmy 1600 plus, zobaczcie, pancerz. Fajny pancerz. Doskonale. Nawet można sobie zmienić sztandar, wszystko możemy zmienić, nie? A wiecie, jakby umiejętności, które wbiłem, renomy klanu, to jakby mamy, to zostaje z nami. Nic się w tym temacie nie zmienia. Dobra. No 1000 coś. Powiem, że... No generalnie to dobry pancerz. No to jest bardzo dobry pancerz i wygląda spoko, tak stepowo, więc sobie go, myślę, że zostawiamy. No bo zobaczcie na to, kuźwa, no co to jest? To jest zwykły Bannerlord, no nie? Tutaj niczego nowego nie ma de facto. No niczego. Nie, no jednostki Kislewa są spoko, no okej, mi się podobają, jest fajnie, nie? Ale no Imperium... Co my tu jeszcze w ogóle mamy? Przyjrzyjmy sobie do rozmaicenia encyklopedię, zróbmy badania. Mamy jeszcze tak, Tilea mamy. No i Tilea to są tacy... Pokaż mi to, Alcantani, tacy niby Włosi, nie? Bym powiedział. A nie ma tu jakiegoś, nie wiem, poczekaj, drzewka jednostek? Mamy. No to coś jest ciężka, mocna piechota. Kurczę. Gościu z tym arkebuzerem, kłusznik jakiś tam, wydają się być fajni. Bo na przykład państwa graniczne, oni tak jak na nich patrzyłem, to troszeczkę zajeżdżają takimi Arabami. W sensie, nie wiem, albo jakimiś Hiszpanami? To nie była Estalia? Tak, oni są dosyć ciemniejsi trochę. No i oni z kolei, to co? Kusznicy, koni arkebuzerzy, heavy spearmeni, no ci mi się tak średnio podobają. Tercio, o, halabarda. I no fajni są w sumie, są fajni. Ale nie, do nich bym nie się dołączyć. Tila mi się nawet podoba. Bretonie, no to... No nie no, panowie, no, no chłopi, no tutaj nie bawimy się, prawda, w jakąś Francję śmieszną, co nie? No nie, no to na pewno nie. Border Pines, okej, okay, księstwa graniczne. Co mamy tutaj? Mamy takiego koksa, mamy taką jazdę. W porządku, ale mnie to nie kręci. Nie, oni tak zajeżdżają takim troszeczkę daily zlotter, wiecie? Zani to jest co? No, jakieś kurde uselessy. Dobra, zachodnie Tilea, tu nie ma jednostek, zachodnie te, Westerlander małych jest, Ungol to nie, południowo-wschodnia, wiecie, że to będzie taki, wam powiem, dosyć szczegółowy poziom tej jednostki chyba. Oho, no i ci kurde nie umarli, też interesujący. Otlawi, poczekaj, sprawdzę, czy na pewno tu w ogóle nie ma żadnych jednostek. Norskanie, no to wiemy. Wiesz, czekaj, Norskan to z nimi, tak, z nimi już mieliśmy chyba, no tak, z nimi oczywiście na pewno. Lutersi. Kurgan to jest chaos. Dolganie. Chaos kultist. Okej. Okay. Nie, to poczekaj, to. No ale Empire to jest. No nie no, kurde, panowie. No widzicie tą armię. No przecież to jest coś cudownego. I oni jeszcze chyba mają, tak mi się wydaje. Oddział szlachecki. Mogę to zobaczyć, czy nie mogę? Chyba nie mogę. Jako. O, zobaczcie. Senior Knight, to jest coś tam Sigmarit tam było, że żołnierze Sigmara tu jakby takie coś. No kurde, panowie. O, ładuje się. To musi być ładne, bo się ładuje, a się gra nie ścięła.
akolita. No i wiem, że ma magię. Kurczę. To może słuchajcie, powiem tak. W ogóle, czemu się ta karawana poświetliła? Nie wiem, ale dobra, jesteśmy już tutaj, to możemy sobie wziąć questa na tą karawanę, żeby ją eskortować, o ile będzie się dało, mam nadzieję. Chodźmy, panowie. Co jest? Nie mogę? Boże, nie to kliknąłem. Jezu, nie, to miał być quest. Abym kupił karawanę, bym się lekko wkurzył. Dobra, no i chodźmy. I co? Dobra, i ta jedzie na szczęście do Prag. No to sobie z altem kliknijmy i podróżujmy za nią. Nie no, udało mi się w podróż za Imperium, bo naprawdę... O Jezusku! 40... Co to jest? Monte... Dobra, to są ci sami, ale jest klan, wiecie... Kurczę, tych kurganów, nie? To się wystraszyłem trochę. Leciutko wam powiem, no Janusz się zlękł. Tak tyci, nie? Under my command! Okej, panowie. Teraz tak. No, nieprzyjemny, bo powiem, to jest teren, bo on będzie miał na nas... dobra, za mną, szybko za mną. Nie, czy zdążymy. Albo nie, cofnijcie się, panowie, do tyłu. Albo dobra, bo ci idą. Wszyscy do przodu i tyle. Ja teraz postaram się zepsuć im szarże. Nie wiem, czy mi się uda. Ale spróbujmy. No, troszkę się poniekąd zlurował koleżka. No, to są ładne tereny, wiecie, takie płaszczyzny, stepy, śniegi. No jest ładnie w tym Kislewie, jest ładnie, ale słuchajcie, możemy Kislew przecież... O, ale mam teraz pomysł w głowie. Albo nie mam pomysłu w głowie. Bo moja kultura to jest Kislew. Wybrałem, że jestem Kislewitą, prawda? Tak, bo wiecie, jest modyfikacja, która pozwala ci zmienić kulturę osady na twoją własną. Ale to nie jest tak, że jak ja zaczynam, jak tworzę państwo, to mogę wybrać chyba dwa rodzaje kultur. Mogę wybrać, uwaga, moją i tą, na która panuje obecnie w mieście, gdzie zakładam swoje państwo. I czy jeśli ja mogę teraz, powiedzmy, wybiorę załóżmy kulturę imperialną mojego państwa, nie? I gram modyfikację na, uwaga, zmiany kultur w osadach. To czy mogę im przypisać, żeby się zmieniała ta kultura na imperialną? Na tą kulturę, czy tak powiem, nie moją, ale królestwa? Bo to bym panu rozwiązał sytuację. No bo niestety mam jako, że jesteśmy Kislewitą, ten dziadowski debaw do podatków miast. Ale no, kurczę, nie jest to problem. Jakiś duży. Dobra. Chodź. Bo zresztą wiecie, też jakby sam w sobie lore moda, to bardziej się fokusuje wokół tej wojny domowej w Imperium, prawda? Wojny trzech cesarzy, czegoś tak, a nie Kislewa. No i nie wiem, no mi się podoba ten Kislew. Ciężka sprawa, wiecie? Myślę, że podejmę decyzję w odcinku kolejnym. Ała, Boże, się tutaj nas biją. Czekaj, kurde, bo się po prostu dzieją, mam powiem, brutalne rzeczy. Masakra. A my to w ogóle wygrywamy? Ta, na luzie, dobra. Już zaraz powinno być GWP. Tylko mięso jest takie, że to są konniuszkicy i nie możemy ich dosięgnąć naszą piechotą, prawda? Dobra, ale moja szabelka już ich tam sięga. Bezproblemowo. I wtedy mogę, wiecie, walczyć nad młotem. Młotem Sigmara. Ten koniec kulawy. Oj, kolego, chyba ci głowę odetnę, co? Albo rączkę? Nie poleciała dekapitacja, bo byłoby na czerwono w lewym dolnym rogu coś tam decapitation, jakoś tak. No. Dobra. Chodź, kolego. No, chodź. A wy w ogóle wszyscy macie panowie atakować, żeby nie było. Taki jest rozkaz. Takie są rozkazy nojańskie. No, przeżył to? To w łeb, kurde, trafiło go chyba. No chodź. Dobra, padł. Dostał w lędźwia. No i ci hangenersi, no widzę ich, kurczę, i mi się chce po prostu nimi grać. No chce mi się nimi grać. Wiecie, to jest przyjemne w Bannerlordzie, że nie ma tych zobowiązań. Coś tam nie siądzie i nie ma od razu takiego, że nie, trzeba kończyć kampanię. Nie, żaden problem. Po prostu dołączymy do innej frakcji tyle. I krótka piła. To jest piękne Bannerlorda. To może bym nie chciał, żeby tak było. Tam jednak, wiecie, się skupiamy na frakcji. Ała. O kurde, sparowane. No, jaka walka. Dobra, nie mogę wygrać z nim w zwarciu. Już chciałem go zastrzelić z łuku. Na szczęście moi ludzie mnie uprzedzili. Większość dropa jest moja. Mamy troszkę itemów, więc fajnie. Ale może jednak w tym Kislewie zostawię sobie te warsztaty. No nie, no bo nie wiem, czy Imperium się będzie biło z nimi. Ciężko powiedzieć w sumie. Dobra, zróbmy sobie teraz tak awans. Mamy w jeździe już 100 punktów. No i uwaga, prędkość lub party speed. O Boże, wiecie co? Party speed to jest dla mnie najważniejsza rzecz w grze. No i teraz najbardziej ryzykowna rzecz. Czytaj upgrade'y. Dobra, uwaga, bless RNG. Okej, żyjemy.
Dobra, żyjemy. Udało się, siadło. Bo to chyba tylko w przypadku tier drugiego tak się dzieje, tak mi się wydaje. Dobra, trzy osady musimy odwiedzić, czyli park już mamy ze sobą. Od razu w park możemy selnąć itemki nowo zdobyte. Doskonale, 2000 wpada, mam już dyszkę, więc szybko drabiamy. Nie wiem, czy nie wezmę sobie jakiegoś nowego, wiecie, ziomeczka i nie dam im po prostu... A wróćmy się tutaj. Bo on wygląda spoko, kurde, Valfredo, jesteś Steely kolego, fajno masz nohal. Explorer jest młody. Ile za siebie chcesz pieniędzy, co? No siemano kolego. Fajnie wyglądasz, wiesz? A jaka sumka? A good scout command high price. W sensie jaki price? Kurde, poczekaj. 700, bierzemy go, słuchajcie. Bierzemy go i to będzie mój, drodzy państwo, przyszły inżynier. Tak jest. A więc parties. Inżynier. No nie mogę być sam, wiecie, wszystkim. Muszę mieć, kurde, ekipę, prawda? Teraz to jest odpowiedzialna. My w ogóle już mamy tylko 7 ludzi. Ej, kurde. Że musimy się tutaj bardziej chyba starać, no nie? Poczekaj, bo to miało być z altem, nie z kontrolem. No dawaj. No dawaj. No i czy będzie jakaś armia pod Kislewem? Jest armia Raidersa, to może ich goni pierwszy. Aj, złapali ich. No nic, no nic. No to atak. I byleby on się mnie słuchał. Gdybym ja nim sterował, to byłoby spoko, bym go bezpiecznie otoczył. A tak, kurde, no troszkę nie mogę. Dobra, robimy to. Panowie za mną, w tej formacji, rozumiecie? Wy też za mną. Trzeba obronić tych gości. Oni nie mogą zginąć. No. No zatrzymaj się, klaunie. Dobra, stój tutaj. Okej, okay, ja cię otoczę, przecież. Ja cię otoczę. Obstawą. Może zrobiłem kapcia, kurde. Najgorsze uczucie. Nie polecam. Dobra, jadą. Jadą. Dobra. Ustaw się, kolego, tutaj. Ty gdzieś tam. I chłopie, stój proszę cię w miejscu. Ja się nimi zajmę i troszeczkę postaram się ich odciągnąć. Mamy większość łuczników, więc... Powiedzmy, że nawet spoko. Okej, okay, no ja nie teraz ostrożnie. Lekko ich odlurujmy. Ała, dobra, tak nie mogę robić, tak nie mogę robić. To jest zbyt riski. Dobra, lekkość panowie, tu przestawcie. Pędzę, że mogę mi tak zdalnie sterować, to jest zrąbiste. Dobra, teraz w zwarciu, ojojo, dostałem. Dobra, wiecie co, nie wiem czy nie zejdę w ogóle z konia. Tak by the way. Nie postaram się strzelać z łuku, będąc spieszonym. Nie wiem czy to nie byłoby lepsze dla nas. No, raz chodzę, moja ekipa jest na lądzie. Też będę. Dawaj łuk. Jak się tak zglobują, wiecie, wjadą w nas, to wtedy mają turbo przypał, bo już nie mogą praktycznie wyjechać. Dostał. Nie mogę trafić. Dobra, nie, wiecie, zbierasz szabelkę, jest bezpiecznie. Chodź, kolego. Dobra, dostał. Dobrze, wokół koni się chowajmy, to mniej... Ała, nie! To mniej szansa jest, że zostanę trafiony. Kurde, nie mogę zginąć, bo oni zgłupieją wtedy, a teraz jest dobra formacja. I też nie mogę być ranny, bo będzie jeszcze jedna bitwa prawdopodobnie. Myślę, że może być. Widzicie, jak on strzelił? To był jeden czy tam dwóch handgenerysów. A właśnie sobie 100 takich jakby strzelili. Aha, super. Jakie to byłoby klimatyczne. Dobra, 15 chłopa. Dacie radę, panowie? Dacie radę, na spokojnie. Już tu nikt nie powinien zginąć. No, jedynie ranni. To się zaleczą. Ale teraz, kurde, konne łuki uciekają, co nie? Tak. Dobra, mamy to. Okej, okay. Okej. Okay. Żyjemy. Sporo doświadczenia wpada? Nie, dziwo mało. Większość dropa jest moja, to teraz powinno być tego więcej i oby był bogatszy. No troszkę biedny jest cały czas, ale to jest dobra misja. To jest dobra misja, wam powiem, na wbieg doświadczenia i na zarabianie kasy. Dobra. No teraz właśnie czego dam na automacie. Szkoda, że nie wziąłem tej umiejętności w chirurgii, która sprawia, że po bitwie mam 30% HP na instant, bo czuję, że to jest jednak przydatne. No, to myślę, że jest bardzo przydatne. Okej, okay, jest taki ziomeczek i to jest, uwaga, Kislevita. Alpan. Alpan. To co, jak już słuchajcie, mam jednego, potem mogę ich zawsze zwolnić, nie? Więc kolego... No, przyjacielu! No ten się kurde ceni. Ale dam mu to. Może, słuchajcie, jest warty. Może jest tego warty. Więc jeszcze raz, pokaż mi w ogóle, po pierwsze, dam ci od razu kolego wyżej. I pokaż mi teraz umiejętności, z czego słyniecie. Więc tak, ty jesteś dobrym łucznikiem i szybko biegasz. Ty z kolei dobrze jeździsz, też dobrze strzelasz z łuku, dobrze walczysz i masz, widzisz, że troszeczkę już punktów w scoutingu, więc coś, nie coś tam kolego skautowałeś. Ja scouting, ja nie jestem zbyt dobrym zwiadowcą, więc jemu dałbym miano naszego teamowego, klonowego zwiadowcy. Proszę. No i bardzo fajnie. Kwatermiczem będę ja i chyba chirurgiem też będę ja. Dobra, handgenerzy są w ogóle. W ogóle tani są bardzo. 600 kurde? A mam na nich miejsce? Nie mam. No zajebiście. To... A są fajni? O, awansują na bombardier. O kurde.
Na takich awansowali. Dobra, to czekaj, sobie wywalę ze dwóch panów, niestety. No, niech się Hangenera się przydadzą. Dobra, zsylamy sobie te rzeczy. Okej, okay. 12% HP. No, niebawem będę mógł dowodzić śmiało w... Co jest? We traveling tu. Dobra, lecimy dalej, okej. Okay. W bitwie, jak się to pojawi. Muszę mieć 20% HP. Dobra, już jest Gites. No oczywiście, atak. Ostatni atak, kolejna, nawet spora bitwa. Teraz 22 jeźdźców, 18 konnych łuczników, tam widziałem, że było napisane. No teren nie sprzyja, niestety. Nie sprzyja w sytuacji, gdy gramy przeciwko konnicy. Dobra, ale mamy troszkę strzelców, więc wy panowie stoicie na środku, proszę was. I ogarniacie w miarę dobrze bizes. Ty będziesz moim przybocznym, przyjacielu. No dobra, to jest... A, on ma konie nawet, zobaczcie, to jest zamożny kolega. No to zaczynamy powolutku strzelać. Powoli. Tylko nie wchodź mi pod celownik, kolego. Nie wchodź mi pod celownik, pamiętaj. To stał, o kurde. Jakiś Nojan Sniper, za takie wam powiem trafienia z daleka. Myślę, że jest dużo doświadczenia. Tarcza. O, którym pana też wali. Dobra. No, kozak kogoś zarąbał. Okej, okay, zrobili szarże. Ale widzę, że nic chyba im nie wyszło, bo nikt nie padł w trakcie pierwszego impetu, a pierwszy z reguły najbardziej... O Jezu, gdzieś ty poleciał, kolego. O Boże, panowie! Nie zauważyłem tego. Jezu święty, lecimy tam wszyscy. Ekipa! Ekipa, do góry! Bo to są... Ja pizgam, ale chłop strolował. No nie mogę. Dobra, ale wystarczy, są ranni, to już jakby... Są, co nie? No musimy ich tu obronić szybko w miarę. Przepraszam cię, kolego, jesteś moim teammate'em, nie zauważyłem cię. Boże święty, ależ fail. Ogromny fail, dobra, ale już ekipa moja nadchodzi. Nie wiem, czy on się tak oddziela, powinien mnie followować. Naprawdę, to jest kurde na moim genuszku, no ludzie, tego bronię. Jeszcze chciałby dowodzić swan jak jeden. Wajza. Dobra, padł. Ale są słabi ci, kurde, bandyci, na szczęście. Gdyby to była jakaś normalna armia, miałem chaosu, to już by dawno na... Ała, właśnie ludzie zginęli. No i teraz no Janus lekko werwał. Czy my to wygramy? No chyba wygramy, nie? No ja myślę, że wygramy, drodzy państwo. Jest troszkę zabawy, żeby karwana przetrwała. Jak tam mój sojusznik? Żyje? Dobra, żyje dwóch jeszcze. Czy żyją? Oj, ten dźwięk Burning Palace teraz się tak przebija mocno. Ile w ogóle zabili Hengenersi? Hengenersi zabili... No niedużo niby. Ale co? Coś tam niby zrobili. Dobra. O, ale jakie to jest króciutkie, 56 zasięgu, zobaczcie. Moja szabla, ile ona ma w ogóle? Ma 90, no i tak to jest dla mnie krótkie, no kurde. To jest w ogóle ciekawe. Ma większy card damage. No, ale to jest spada, ja bym chciał właśnie taki, jakąś inną broń, nie wiem, teraz możemy pójść pod nawet Tuchenda. Jakiś, nie wiem, fajny mieczek imperialny, zobaczymy, jak faktycznie się na tą imperium zdecydujemy. No zaraz ruszamy na podróż, już w sumie jesteśmy w imperium. Tala Beckland, nie? Dobra, wsiadło, 2137. I czy w ogóle nasz sklep coś zarabia? Jeszcze nie. Czy w ogóle coś tu muszę, nie wiem, zainwestować, bo ja tego nigdy, wiecie, nie ogarniałem. Store outpost in warehouse, co to znaczy? Nie wiem dokładnie. Get input. If there are no raw materials... Tak, 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 oczywiście, że kupuj, kolego, oczywiście, że kupuj. Halted. No dobra, już panowie, nie ustawiłem wam tego, przepraszam najserdeczniej. Nie to chciałem zrobić. Russell. I mamy, uwaga, 15 tysięcy. 15 koła, jakie macie misje? Słyszał pan order. Patrzę, wiecie, co czas, czy nie ma jakiejś misji. Kurde, no patrzę na ich, no ciężko się wam powstrzymać. Patrzę na nich, czy nie ma jakichś misji związanych z dostarczeniem tego narzędzi. Uuu, jaki fajny konik. Ten też jest spoko, wiecie? Jest szybszy niż mój. Gospodar. O, Wormon, też fajny. Dobra. Clever. To jest taki tasaczek fajny, co nie? Tak, tasaczek, kurde. Czy 300? Jak on wygląda? No, bo powiem, że jak on walnie, to kurde, nie ma zmiłuj. Bierzemy, kupmy go sobie. Mhm. No i... O, ja pizgawica. Nie, dobra, drodzy państwo, gram pod Imperium. Jak ja mogę mieć... Jeszcze to może być jednoręka? Co, kuźma? Jednoręka? Jak? Nie, słuchajcie, no nie, no gram pod Imperium, no to po prostu, no nie opłaca się nie grać pod inną frakcję. Nie opłaca się grać pod inną frakcję, to macie za tyle nowych rzeczy, tyle nowych przedmiotów. No nie? Kurde, tapeczka. No patrzcie, to ludziska, nawet taki chemik. Będę łucznikiem imperialnym, będę Markus Wolfhard. Taki pancerz płytowy. To by taki, zobaczcie, kołcik ładny.
Dobra, od razu się, słuchajcie, przebierzmy. Przebierzmy się, jak się przemianowywuję faktycznie z tego Kislewa, no to się troszeczkę dostosujmy do otoczenia. Więc tak, hełm. Czy mogę mieć jakiś taki, nie wiem, dobry hełm, który by... Co ta kuźma jest? Poczekaj, poczekaj. No ten jest spoko, ale no jest słaby trochę. A ten czarny? Beret. Dobra, kupmy sobie taki hełm. No trochę śmieszny, powiem, troszkę fikuśny. Ale kupmy go, kupmy go. Przemianowujemy się. Zagrajmy w Imperium. Dobra, rękawiczki. Też fajne, wiecie, bym dużo wytrzymywał. Nie wiem, sobie ich nie kupić, kurde. Chociaż na razie nie chcesz tak dużo wydawać. O, ale to halbarda jest coś świetnego. Genialna sprawa. Dobra. No i rzeczy zakupione. Bierzemy od razu sobie też chłopaków, tutaj werbujemy. Na razie tylko tylu. O, i tu z Państwem i Wam dziękuję teraz serdecznie za uwagę. Jak się podobało, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, Discordzika, Twitch streama i Instant Gaming. Linki macie w opisie. Na razie, cześć!